Mija miesiąc masowej migracji obywateli Ukrainy wywołanej działaniami wojennymi. Do Polski wjechały przez ten czas ponad 2 miliony uchodźców. Ile osób trafiło do Suwałk, trudno stwierdzić. Z szacunków ratusza wynika, że w mieście osiedliło się około 1000 osób. W samorządowych punktach zakwaterowania schronienie znalazło do tej pory nieco ponad 850 osób. Według ostatnich danych teraz mieszka w nich ćwierć tysiąca uchodźców, ale jak każdorazowo podkreśla magistrat, ta liczba zmienia się nie tylko z dnia na dzień, ale wręcz z godziny na godzinę. Najpoważniejszym wyzwaniem jest zapewnienie mieszkań. Nie można bowiem mówić o szansie na normalne, choć tymczasowe, życie, gdy domem jest hotelowy pokój czy hala sportowa. Spora część ukraińskich dzieci i młodzieży trafiła już do systemu edukacji. 14 maluchów zostało już przedszkolakami, 12 nastolatków rozpoczęła naukę w szkołach średnich. Blisko setka dzieci uczęszcza do suwalskich podstawówek, ale jak podkreśla prezydent miasta, niebawem ta liczba może wzrosnąć do około 300. Dorośli uchodźcy to głównie kobiety. Potrzebują zatrudnienia i wynagrodzenia. Podczas wczorajszych targów zorganizowanych przez Suwalski Urząd Pracy zgromadzono 70 ofert zatrudnienia, kilkanaście z nich zgłosiły miejskie jednostki, m.in. Zarząd Dróg i Zieleni, ale też pojawiły się oferty placówek oświatowych. Zatrudniać będziemy osoby, które pomogą nauczycielom w nauczaniu, poinformował Czesław Rynkiewicz. W ubiegłym tygodniu włodarz miasta zapowiedział rychłe pojawienie się specjalnej strony internetowej, mającej pomóc mieszkańcom miasta i ukraińskim uchodźcom nawiązywanie kontaktów w zakresie poszukiwania pracy czy mieszkania. Witryna pojawiła się w czwartek, 24 marca. Czas pokaże, czy spełni swą funkcję. Bez opłat można tutaj zamieścić anons o poszukiwaniu pracownika, o poszukiwaniu pracy, o oferowanych i proponowanych mieszkaniach do wynajęcia, ale też zgłosić rzeczy, które możemy oddać bezpłatnie przybyszom. Jest tu także dział, w którym ukraińscy uchodźcy mogą zgłaszać swoje potrzeby. Nowa strona automatycznie tłumaczy język polski na język ukraiński i odwrotnie. Po dobie dostępności witryny pojawiło się w niej jedno ogłoszenie z ofertą zatrudnienia kucharzy. Podobne anonsy, a właściwie pełnowymiarowa społeczna giełda, realizowana jest już od pewnego czasu na facebookowej grupie Suwałki dla Ukrainy.